Rady. W kancelarii premiera odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Inicjatywy zostały zainaugurowane przy okazji 200. rocznicy urodzin poety w roku ogłoszonym Rokiem Norwida. W trakcie gali zostały wręczone nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego Pudełko zwane Wyobraźnią, zorganizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych imienia Józefa Szermentowskiego w Kielcach, konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki, bo piękno na to jest, by zachwycało, konkursu Instytutu de Republika na najlepsze publikacje książkowe o tematyce norwidowskiej, a także konkursu na projekt graficzny koszulki promującej życie i twórczość poety, który został zorganizowany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Honorowy patronat nad konkursami objął premier Mateusz Morawiecki. Wszystkim i laureatom, i wszystkim Polakom życzę sukcesów na drodze do poznawania tego, co było dla Cypriana Kamila Norwida wyznacznikiem wartości życia. Poznawania dobra, prawdy i piękna. Norwid wymagał od siebie i wymagał od innych bardzo wiele. Dlatego jest i może być dla nas tym wspaniałym przewodnikiem, tą wyjątkową latarnią, tym wieszczem, który integruje. Wyrazy wdzięczności za zaangażowanie się w promocję i krzewienie dorobku Cypriana Kamila Norwida popłynęły z ust ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. I możemy powiedzieć, wracając znów do Norwida, że wszyscy Państwo wykonaliście piękną pracę i zachwycacie. Tego Wam gratulujemy. I za to Wam dziękujemy, życząc również samych sukcesów w przyszłości. Rok norwidowski, choć trudny, bo pandemiczny, należy uznać za udany. Podkreślił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wskazał na liczne inicjatywy i wydarzenia przybliżające nam życie i twórczość polskiego wieszcza. Udało nam się także powołać wielką, ważną instytucję narodową, która będzie niosła ideę Norwida w przyszłość. Powołujemy w tej chwili muzeum w Pałacu w Dębinkach na Mazowszu, tu tam, gdzie Norwid się wychowywał po utracie matki. Podczas gali zostały wręczone także medale stulecia odzyskania niepodległości. Odznaczenia trafiły do tych osób, które zasłużyły się w promowaniu idei, dziedzictwa i pamięci oraz interpretacji dzieł.